zakładanie kimona. Jak pomóc dziecku ubrać się w kimono? Przede wszystkim należy dobrze założyć spodnie, które nie mogą być za długie i nie mogą się zsuwać. Następnie zakładamy bluzę, pamiętając o tym, żeby lewa strona była na wierzchu i zawiązujemy pas. Węzeł płaski to jest ten węzeł najbardziej pożądany. Link do wiązania pasa będziecie mieć Państwo na górze strony. Dziecko musi się czuć komfortowo w kimonie, wtedy chętnie będzie je zakładało. Jak uczymy dzieci przewrotów? Przede wszystkim na miękkim podłożu. Trzeba zadbać o to, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i trzeba też o tym pamiętać, że dziecko uczy się robiąc przewroty na głowie i jest to normalny proces. Jeżeli chcemy spróbować mae eukemii, trzeba ustawić dziecko w postawie kamae, przytrzymać głowę i zrobić z rąk obręcz. Mam tutaj na myśli odpowiednie ułożenie rąk, tak jak prezentujemy tu na filmie. Można oczywiście spróbować na twardszym podłożu, jeżeli dziecko poczuje się na tyle pewnie i będzie chciało spróbować. Pamiętajmy o tym, żeby asekurować. Asekurować przede wszystkim głowę, żeby nie uderzyło podczas przewrotu, ponieważ zniechęci to do dalszych prób.